Szanowni Państwo, początek każdego roku jest czasem podsumowań, rozliczeń działalności minionego roku, analizy błędów, czasem planowania działań w nowej perspektywie. Za nami już rok 2013, a oto co ciekawego w nim się wydarzyło. Styczeń. Zaczęliśmy od nawiązywania z mieszkańcami elektronicznej więzi. Uruchomiliśmy stronę internetową pod adresem www.sołectwozielonki.pl oraz staliśmy się aktywnymi na Facebooku. Wydaliśmy kalendarz z fotografiami naszej gminy, wykonanymi przez uczestników konkursu Moje Zielonki w obiektywie. Kolędowaliśmy w Pałacu Biskupów i ofiarowaliśmy nasz kalendarz Jego Eminencji kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Luty był czasem pilotażowego wdrożenia projektu Kraków nie tylko dla turystów, w którym 20 zieleńczan miało okazję zwiedzić bronowicką Rydlówkę. Marzec przyniósł radość. Kasia Broniatowska, mieszkanka sołectwa Zielonki, zdobyła brązowy medal na halowych mistrzostwach Europy w biegu na 1500 metrów. Następnie odnotowaliśmy liczny udział w zorganizowanych wraz z Biblioteką Publiczną w Zielonkach warsztatach plastycznych oraz konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną 2013 roku. Natomiast kwiecień był miesiącem dobroczynności. Dzięki ofiarności zieloneckich parafian w kweście na rzecz krakowskiego hospicjum imieniem świętego Łazarza zebrano ponad 4000 zł. Maj stał się przyczynkiem do sprawdzenia naszego patriotyzmu. Wyraziliśmy naszą przynależność narodową, zdobiąc swoje posesje i domostwa biało-czerwonymi flagami. Czerwiec okazał się miesiącem płaczu i radości. Mieliśmy okazję sprawdzić, czy umiemy wspólnie bawić się i działać w sytuacjach zagrożenia. Sołectwo Zielonki nawiedziła fala powodzi. Współdziałanie ekipy ratowniczych i wielu z nas pomogło uporać się z tym nieszczęściem. Zieloneckie dzieci wzięły udział w 13. Paradzie Smoków. Aktywnie wzięliśmy udział w imprezie Sobótki w Zielonkach wczoraj i dziś, zorganizowanej z inicjatywy członków Rady Sołeckiej przy silnym wsparciu organizacyjnym CKPIR i finansowym Unii Europejskiej. Lipiec zaznaczył się znaczną zmianą wiejskiego oblicza. Ubogacił nasze sołectwo w kolejny już plac zabaw na Podskalu. Wdrożono nowe zasady gospodarowania odpadami. Za otrzymane w konkursie Małopolska Czysta Gmina 50 tysięcy złotych mamy między innymi nowe zielone kosze na odpady rozstawione na terenie także i naszego sołectwa. Sierpień na zielono. Nasz rodzinny ludowy klub sportowy LKS Zieliczanka Zielonki opuścił Tomek Kawa, który zasilił niemiecką drużynę Esliben. Zorganizowaliśmy konkurs pod tytułem Magia Maryjnego Bukietu. Z dumą przyjęliśmy zwycięstwo Bernadety Walczak w konkursie Cudowna Moc Bukietów zorganizowanym przez Instytut Dziedzictwa w Krakowie. Październik, żonglerowo i duchowo. Aktywnie włączyliśmy się w promocyjno-edukacyjne działania krakowskiego hospicjum imieniem świętego Łazarza, organizując żonglerowy Marsz Nadziei. To pierwsze wspólne przedsięwzięcie na rzecz integracji młodych mieszkańców sołectw Zielonki i Bibice. Modlitwą wsparliśmy tych, którzy odeszli, prosząc o łaski dla tych, którzy zamieszkują naszą zieloną krainę podczas mszy świętej w ramach pielgrzymki do tynieckiego klasztoru benedyktynów.
Listopad upłynął na ostatecznym porządkowaniu spraw związanych z infrastrukturą wiejską. Uporano się z odwodnieniem ulicy na ogrody częściowo, zakończono modernizację ulic Galicyjskiej, Marszowieckiej i łączącego je skrzyżowania z ulicą Kasztanową. Inwestycja liczyła 2437 metrów i kosztowała około 3 miliony złotych, w tym oświetlenie i nowe zatoki autobusowe. Oświetlono ulicę Zacisze i ulicę Na Łąki za około 28 tysięcy złotych. Przeprowadzono remont przekopu po kanalizacji sanitarnej ulicy Widokowej 197 metrów i wymieniono jej nawierzchnię częściowo za około 26 tysięcy złotych. Przy wsparciu finansowym z MRPO wykonano szlak rowerowy numer 8 o nawierzchni z destruktu i asfaltu o długości 1,5 kilometra za kwotę około 315 tysięcy złotych i szlak rowerowy numer 9 z asfaltobetonu za 491 tysięcy złotych. Wraz z biblioteką publiczną zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny Moje zielonki w obiektywie oraz piąty wieczór niepodległości i rozpoczęto nową akcję Od maluszka do staruszka, rozdając najmłodszym flagi biało-czerwone. W ramach akcji Kraków nie tylko dla turystów, grupa miłośników historii z zielonek zagościła w komnatach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego na Wawelu. Wzięliśmy udział w konkursie Sołectwo w sieci. Za innowacyjność Gazeta Sołecka włączyła nas do Akademii Liderów Wiejskich. Grudzień upłynął nam między innymi na przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia i obdarowania. Umożliwiliśmy spotkanie dzieci ze świętym Mikołajem w ramach cyklu Twoje miejsce na ziemi, spacery, zabawy i pogadanki na temat historii, tradycji i kultury zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci pod tytułem Pod łaziczka babcia choinki. Gościliśmy w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, odnotowaliśmy finał starań władz gminy i klubu LKS Zieńczanka Zielonki w nabyciu od gminy Kraków działki zajmowanej przez lata na klubowe boiska oraz uruchomienie gminnego stypendium sportowego i nagród za osiągnięcia w tej dziedzinie. W 2013 roku nagrodę otrzymała Kasia Broniatowska. Podsumowując, rok 2013 był, pomimo czerwcowej klęski powodziowej, udanym i dobrym rokiem dla mieszkańców Sołectwa Zielonki. Dzięki zaangażowaniu członków Rady Sołeckiej udało nam się zrealizować szereg przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, służących integracji naszej społeczności oraz promocji Sołectwa Zielonki i Gminy Zielonki. Jestem dumny, że jest mi dane reprezentować tak aktywną i pełną chęci do działania społeczność. Działać i współtworzyć dla jej dobra, odpowiadać na jej potrzeby. Dziękuję za zaufanie, słowa wsparcia, ale i krytyczne, cenne uwagi. Dziękuję także za zaangażowanie w pracę całkowicie społeczną członkom Rady Sołeckiej. I wreszcie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w sposób rzeczowy i finansowy wsparli starania moje, Rady Sołeckiej Zielonki, a przede wszystkim dyrektora Biblioteki w Zielonkach, w uruchomienie Izby Regionalnej. Dzięki Państwa wsparciu uda nam się otworzyć w tym roku podwoje do miejsca przedstawiającego naszą zielonecką tożsamość. Niech mi zatem będzie wolno życzyć Państwu i naszej małej, zielonej ojczyźnie samych wspaniałych dni właśnie rozpoczętego 2014 roku.
dobrych realizacji wszelkich przedsięwzięć i małych, nieśmiałych marzeń, wszelkiej pomyślności oraz siły i zdrowia do pokonywania codziennych przeszkód i problemów. Sołtys Sołectwa Zielonki, Władysław Orzechowski.